Wow, zobacz jaka różnica jest. Okej. Dobra, mamy już eklipsę mocno ulepszoną. Czy to czuć podczas prowadzenia? O, ale super wygląda w tym deszczu. Kurde. I teraz tak, nitro ładuje nam się podczas przyczepnego pokonywania zakrętów. I to tak fest nam się ładuje, więc teoretycznie cały czas będziemy mogli jechać na buście. Jak będziemy jechać, wiesz, precyzyjnie. No jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Teraz jedźmy sobie na zlocik i musimy zrobić te pierwsze zawody za mały hajs, a potem następny już będziemy mieli za naprawdę bardzo fajny hajs. Dobra, zawody, ole kurde to wygląda, ład. Za każdym razem jak to jest auto stoi na środku, wow. Aj, dobra. Chociaż nie, tu jest 12 tysięcy za wygraną, okej, ale jeszcze mam zablokowane. Na razie musimy zrobić sobie króla zakrętów. Drifty lub jedź po linii. Ole, długi wyścig! Kurde! Okej, to już są coraz dłuższe te wyścigi. No i dobrze, no bo przecież coraz szybsze furki. Jakbyśmy robili takie krótkie wyścigi, to przecież wiesz. Za mało gotówki, ona na. Ile mam? 700. To tą wyzwę. Okej. No nic, trzeba coś wygrać, żeby móc obstawiać. Zmieniliśmy sobie malowanie, ale ono też jest z undergrounda. I też mi się podoba. Właściwie to jest ze zwiastunu Undergrounda jedynki to malowanie. Wyobraźcie sobie to. Ja jest ciekawy jestem, czy ktoś robi od podstaw te malowania, czy są już takie gotowe naklejki. Sztosowo, ej. Mam nadzieję, że wyścig z tobą okaże się wyzwanie. Dobra, klasa A+, ścigamy się eklipsą. Możemy chyba faktycznie całą grę przejść jednym samochodem, nie? Jeśli byśmy ciągle go tunigowali do, wiesz, różnych klas i tak dalej. Myślę, że byłoby to możliwe. Okej, prędkości już są sporo większe, nie? O, trochę rzuciło. Ole czad. I to jest, wiecie, jeszcze standardowy silnik, a co będzie jak słapa zrobimy? Nie no, to już będziemy mieli chyba inną furę. Kupimy jakieś tam Lambo albo coś. Jeszcze go czasami na tych zakrętach rzuca. Powinniśmy sobie kupić jeszcze lepsze opony, ale to później. Jeszcze mam trochę miejsca, żeby, wiesz, zrobić ten tunik osiągów w tej klasie. Ale kurde, radzi sobie ta eklipsa. Dobrze. Policja, już. No, już coraz dłuższe wyścig. Zobaczcie, dopiero 50%, nie? Zobaczcie jaka różnica między Defenderem, nie? Jak ostatnio nim jeździłem. Kurde, nie ma porównania. Fajnie to wygląda. Ekstra. A i udało się zrobić. Bardzo łatwy był ten wyścig. Okej, zrobiłem sobie jedno wyzwanie. Radar. Dostaliśmy 4,5 tysiąca za pokonanie kogoś tam. Właściwie, właśnie, jak mamy taki szybki samochód, moglibyśmy trochę tych radarów porobić. Dużo kasy by z tego było, nie? Zobaczmy sobie. Może sobie poróbmy kilka. Tu mamy strefę driftową, no to tym samochodem nie, ale tu mamy coś, czego w ogóle nie robiłem. I musimy tu... Aha, coś już tutaj zdobywałem się, 170 km na godzinę. Właściwie nie musimy nawet specjalnie jechać w jakieś konkretne miejsce. Wystarczy, że zobaczcie, tutaj tych prób prędkości po drodze jest już kilka. Więc jak będziemy się tutaj w kółko kręcić, to w końcu nam się coś nabije, nie? Za jakąś fajną kasę. Tylko błagam, kurde, ja już mam dosyć tej policji. Są naprawdę dobrzy na tym piątym poziomie. Trzeba na nich uważać. Dobra.
Jedźmy tutaj, pewnie nie nabiję dobrej prędkości, bo jestem nierozpędzony, ale dalej już powinno być lepiej. Okej, mamy tu metę, teraz jeszcze prosto sobie pojedziemy. O, 250, no malutko, nie? Ło! Ło! Źle. Ty, zwiększył się ruch uliczny, no na pewno. Nie było takiego ruchu ulicznego wcześniej w dzień, jak jechałem. Także te... pod tym względem chyba też się zwiększył poziom trudności. O, w złą stronę jadę. Niedobrze. Tutaj coś jeszcze mamy. Najlepiej to by było chyba autostradą pojeździć. O kurde, tu! Myślałem, że tą drogą będę... ale dziwnie. Nie tak, nie tak to miało być. Dobra, policję rozwalimy chyba. Nie, jednak nie. Dobra. Myślałem, że będzie jechał prosto i go uderzę, a on się nagle zatrzymał. No właśnie, też mam nadzieję, że będą tego Need for Speeda rozwijać, no nie? Bo ten multiplayer jest strasznie ubogi póki co. O, okej, chyba będzie całkiem nieźle. Dwie gwiazdki tylko, ale... tysiak wleciał, dobrze. I trochę się tutaj tak pokręcić po tym mieście, cyk, porobić sobie te rzeczy. I za chwilę będzie już kupę szmalu, nie? Kurczę, jeszcze za wolną chyba furę mam do tego, zobaczcie. Nie uda mi się pokonać. No... nie, to będzie trzeba jeszcze poulepszać samochód. Ale nie, coś tam dostałem, okej. Trzy gwiazdki. Dobra. Zrobiliśmy sobie, mamy 14 tysięcy, słuchajcie. I teraz to my możemy jechać na zlot i robić wyścigi. Tutaj coś mamy, jedźmy w to miejsce. Wjeżdżamy na zlocik i zobaczmy. Teraz mogę brać w tym udział, 4000 wpisowe. Co to jest? Zmierzcie się. To osobista sprawa, czyli przeciwnik, nie? To będzie ciekawe. Klasa A+, czyli akurat dla mojego Eclipse'a. I jest Obi. Obi-Wan Kenobi. Mamy pojedynek. Jaka jest stawka właściwie? Czy zabiorę jego samochód? Nie, no chyba nie, bo tam wygrana była kasa. Nie było nic mowa, nie była mowa o samochodzie. Ten gościu pożyczał dla Jasmine samochód, prawda? O kurde, szybki jest. Proszę bardzo, elegancko. Trochę był za szybki, no. Trochę mu tam ten... pomogłem. Okej, to jest faktycznie jakiś nowy wyścig w mieście. Czekam na dobry moment, żeby wyprzedzić. Hopa? Czeka na dobry moment, żeby wyprzedzić. Kurde, zobaczcie, gdzie on jest. Co on gra, ty? On chyba żartuje. Patrzcie w ogóle, jak fajnie tutaj buja tymi samochodami na różnych wertepach. I wiecie co, to też bardzo fajnie widać w multiku. Jak na przykład jeden gracz jedzie koło ciebie, gdzieś go tam podrzuca, to faktycznie widać to w synchronizacji, że gdzieś tam buja tym samochodem. Musicie sobie zagrać w multika. A ciekawe będzie, jak ktoś będzie miał jakieś duże lagi, jak wtedy będzie to wyglądać ta rozgrywka multiplayera. Ale no, może nie będzie tak źle. Nie, nie da się tych efektów wizualnych wyłączyć, ale no, już wielokrotnie mówiłem, że one kompletnie nie przeszkadzają. Jak już grasz, to nie zauważa się ich zupełnie, bo skupiasz się na tym, żeby się, wiesz, nie rozwalić i tak dalej, nie? I one mi się zaczęły podobać, też byłem taki nastawiony, o kurde, co to jest, nie? Ale powiem ci, że fajne to jest i sobie cały czas wybieram jakieś tam inne rzeczy. Może chciałbym, żeby był taki gęsty dym spod opon, jak w Forzie Horizon 5, nie? To by było naprawdę fajne, ale... ale nie jest źle, mi się podoba. Moim zdaniem było bardzo prosto, no ale widzicie, ja mam swój sposób na to. Zrobiliśmy. I co? I to była jakaś wysoka stawka? Jaka wysoka stawka? Niezbyt wysoka stawka, nie? Dobra, wjeżdżamy sobie na zlocik i tutaj na zlociku będę musiał zmienić auto na Barracudę i spróbujmy
To jest moje auto driftowe, co prawda, ale czasami robię nim wyścigi, nawet jakoś wychodzi, także zróbmy sobie tuning prowadzenia. Może nawet kontrolę trakcji sobie włączymy, o, siłę docisku zwiększymy. Może, nie przesadzajmy, dajmy coś takiego. I powinno grać, już nim wygrywałem parę razy, tak. Damy sobie chyba O, co to za fury są? Jakieś nowe? Nie, wydawało mi się, że R34 się pojawił, ale to jest coś innego. To jest chyba właśnie Eclipse, tylko tak mocno przerobiony. Albo Calibra. Dobra. Tutaj mamy duża kasa. 4000 wpisowe, 14000 za wygraną. No, zobaczymy. Dobra. Weźmy sobie tą babkę jako zakład i jedziemy. Czy dobrze się driftuje? Mi się bardzo fajnie driftuje, chociaż muszę przyznać, że i tak trochę kartonowo, tak w porównaniu do na przykład Forzy czy coś. To jednak nie jest jakiś tam symulator, nie jest takie to oskryptowane dosyć, ale można driftować. No i fajne jest to, że samochody, przynajmniej do tej pory jak próbowałem, to samochody z napędem na 4 koła nie driftują aż tak dobrze. Co myślę, że jest akurat dobrą opcją, bo w hicie, wiecie, było odwrotnie, nie? Samochody z napędem na 4 koła driftowały lepiej niż te z napędem na tył. Dobra, muszę się trochę tu skupić, bo mam nieco słabsze autko. I takie bardziej pod drift myślę, ale powinniśmy sobie jakoś ogarnąć. Nareszcie! Teraz dopiero się zacznie. Dobra. Dobra, jest babka, musimy ją... Nie, no dobra, może róbmy manewru pit, bo widzę, że ten manewr pit jest OP, jak się ich spycha, nie? Ścigajmy się normalnie, bo znowu będę jechał cały czas sam na tym przedzie, a tak to chociaż może będzie ciekawiej. Kurde, tylko żebym, wiesz, nie przegrał. Okej. Tak tylko o sobie przypominam. O ty dziadu. Dobra, jedźmy w drafcie za nią. Draft, wiecie jak tutaj działa. Nie, samochód nie przyspiesza lepiej sam z siebie, tylko ładuje nam się ten taki dodatkowy boost, który możemy później wykorzystać, nie? I w ten sposób możemy kogoś podgonić. Tylko samochód podczas używania takiego mocnego boosta... No czemu on się tu zatrzymał? Cholerny Dodge. Akurat zatrzymał się na moim torze jazdy. Kuźwa. Musimy chyba wrócić do taktyki manewr pit. O nie. Jedź, jedź, 80%, kurde. Ej, zatrzymał się dokładnie na moim torze. Przegrać ze mną to nic złego. Ja ci dam. 88. Dalej próbuję się wbić w powietrze. Nie, kurde. Dobra, teraz poszło, ale musiałem trochę przytryhardzić. I no nie spychałem nikogo, także jestem zadowolony, że udało się normalnie wygrać. Ale tamten wyścig mi nie poszedł kompletnie. I dyszka wleciała elegancko i już mamy drugi poziom obławy. Fajny ryk tej V8. No właśnie też zwracam na to uwagę, ale podejrzewam, że jak wrócę sobie do Forzy i odpalę tam te wszystkie ryki silników i tak dalej, to no tam jednak samochody trochę lepiej brzmią, no nie? Tutaj jakąś nagrodę. O, tutaj mamy też wysoką stawkę w klasie B. Myślę, że 5000 warto spróbować, ale to jest... Aha, to jest klasa A? Nie, tu klasa... Aha, tu mi się pokazuje, okej. O, to moglibyśmy dwa te wyścigi jeszcze zrobić. Kasa się przyda, ale najpierw spróbujmy zrobić ten, bo obława mi cały czas rośnie i będzie coraz trudniej wykonać te wyścigi, nie? Więc chodźmy sobie tu, tam weźmiemy sobie do tego Eclipse i śmigniemy te wyścigi. Nie wiem, czy tym samochodem jakiekolwiek tutaj próby prędkości jeszcze zrobię. On jest za wolny do tego wszystkiego. Eclipsem już udało mi się kilka tych prób porobić tak, żeby... O, tu jest strefa. Tak, czekaj, jest strefa driftowa, ale policja jest znowu, kuźwa. Jest dzień, nie chcę znowu ryzykować, że wiesz, że będę miał piąty poziom obławy na noc, no nie? Bo w nocy fajne rzeczy się czasami dzieją. Jakieś różne misje są i tak dalej. Siema Kuba. Dlatego wolę sobie tutaj spokojnie rozegrać. A kiedyś się te strefy pomiarowe porobi i zgarnie się naprawdę ogromny hajs, bo wiecie, z jednej strefy, której nie robiłeś, może nawet 5000 zgarnąć, nie? To wiesz, tak od tak po prostu.
Także myślę, że naprawdę warto. Tutaj mamy znowu strefa driftowa jest, ale pełno policji dookoła, nie? Ech, nie chcę ryzykować pościgiem. Mamy już drugi poziom. Zaraz będzie trzeci i piąty. Nie wiadomo skąd. Także jedźmy sobie powoli tutaj i zróbmy co trzeba. Pyk. Dobra. Faktycznie, nie ma licznika. W Need for Speed Heat mam 58 godzin. Tu by był gdzieś ten licznik, nie? Ja podejrzewam, że on się zaktualizuje gdzieś tam jutro, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Na razie myślę, że gdzieś tak... Ile my tych streamów mieliśmy już, nie? Trochę mieliśmy, no. Z 10, 20 godzin chyba już rozegranych mam, nie? Bardzo powoli mi to idzie, bo sobie lubię robić różne rzeczy poboczne. Ale tak, musimy sobie zmienić tutaj autko na Eclipse z powrotem i zrobić zawody te. Tutaj będziemy mieli chyba wzrost obławy o 1, czyli będziemy mieli trzeci poziom obławy, to jeszcze chyba jedne zawody damy radę zrobić, nie? I myślę, że wymaksujemy Eclipse w klasie A+, bo trochę sobie nie daje tutaj rady. I dajmy sobie ten zakład za 1500, no i spróbujmy. Mam problem tutaj z przyczepnością na zakrętach w Eclipse, także myślę, że następna część, jaką włożę, to właśnie będą lepsze opony. Przyspieszenie zdaje się, że już jest w miarę okej. Ale te zakręty... Potrafię wpadać w poślizg często. Już się z korwetami ścigam, ty, Eclipse'em za 2000 zł. Nie no, ta wersja GSX jest droga. O, muszę właśnie tak wolno te zakręty pokonywać, nie? Mimo, że mam przyczepność na maksa i docisk aerodynamiczny na maksa zrobiony. O, widzicie, jak mocniej dodam gazu, żeby jechać szybciej, to od razu mnie zarzuca, dlatego musimy tutaj wykombinować te lepsze oponki. A nie chcę tak cały czas driftem, bo zobaczcie, o ile szybciej jadę, jak jadę tak przyczepnie, nie? O, teraz super, mamy taki super gładki zakręt i boost nam się załadował prawie do pełna, ekstra. Że chyba na razie idzie całkiem nieźle tym Eclipse'em. I cyk. I teraz sobie załadowałem do Eclipse'a jeszcze tego boosta, który sprawia, że nitro nam się szybciej ładuje, jeśli... O, co to? Nitro nam się szybciej ładuje, jeśli właśnie jedziemy przyczepnie, także podwójnie jakby jestem tutaj doładowany po pokonaniu przyczepnie zakrętu. Ja też lubię drifty, ale one na zakręcie dużo zabierają czasu, wiesz? Na zakrętach. Zobacz, o ile szybciej jadę i jak przeciwnicy zostali z tyłu, jak pokonuję przyczepnie. Na multiku to bardzo dobrze widać, bo tutaj, wiesz, ścigamy się z naszymi przeciwnikami fabularnymi, ale na multiku, jak któryś gracz właśnie próbuje wszystkie zakręty driftem pokonywać, to zostaje znacznie z tyłu. Na mapie go nie widać kompletnie, nie? Dobra, i zrobiliśmy. I pyk, 9500 w kieszeni. Superowo, kogoś pokonaliśmy. Bardzo łatwo było tutaj w sumie. I mamy obławę na poziomie trzecim. Także jeszcze nie ma tragedii, jeszcze możemy się im wymknąć. Ale już trzeba uważać. O kurde, pościg się zaczął. Dobra, musimy im nawiać. Dobra, gdzie my sobie w ogóle pojedziemy teraz? Tutaj mieliśmy chyba coś w klasie B do zrobienia za wysoką kasę. Nie, nie tu czasem. Tu jest za 5000 dwa wyścigi, to byśmy jeszcze je zrobili. I jedziemy do chaty, nie? Żeby się kurde nie dać złapać. Dobra, trzymajcie kciuki, bo ten pościg będzie trudny. O, tu jakiś offroadzik. Patrzcie, tego nawet na mapie nie ma. Joko chłopa, ty. Gdzie ja jadę? O. Do wszystkich jednostek ścigany wóz wjechał do viewpoint. Ty, jaki zjazd, może ich tu zgubię? Potrzebuję pomocy, tak nie dam. Ile chłopek? Nice, uciekłem im, okej. Ale musimy się gdzieś schować. Tutaj chyba, nie? Ej, w tej części świata nie byłem, bo... A nie, jest radar zaliczony, okej, to musiałem tu przejechać. Jedziemy sobie tutaj, na te zawody. Okej. I zaraz, a mogę sobie naprawić furkę w sumie. Pyk. Dobrze, dojechałem na ten zlot, ale zobaczcie, cały czas unikanie policji, no nie? Ej, w ogóle tutaj na szybie jest napisane Underground. Pokaż, jak ktoś zrobi to malowanie. Kurczę, takie wspominki ze starych części Need for Speedów. Naprawdę fajnie. Chyba, że takie naklejki już naprawdę były.
dostępne, nie wiem. Dobra, jakie tutaj mamy zawody? Więc mamy tak, o tytuł mistrza driftu. Okej, będziemy driftować. Ten drift już chyba robiłem tym autem. Zacznijmy sobie od klasy B właśnie. Weźmy sobie, zróbmy tuning driftowy. I bez kontroli trakcji oczywiście. No i możemy sobie spróbować te zawody. Tutaj już robiłem ten drifting. To jest tak, że trzeba oczywiście driftować, ale długo, znaczy trzeba na każdej prostej się mocno rozpędzać i wtedy wchodzić w ten drift przy dużej prędkości. Nie ma co machać cały czas samochodem na lewo i prawo. Przynajmniej w ten sposób zrobiłem wcześniej, wiesz, większy wynik, no nie? Dobra, lecimy. I kombo trzeba oczywiście duże robić, ale teraz mi coś nie wyszło. Słabiutko. No jedź, rób tego drifta, kurde. Ale słabo, kurczę, co się stało? Chyba nie zrobię teraz wyniku. Będę musiał powtórzyć, o ile mam jeszcze powtórzenie. Meta? I co? Oj, nie wiem, nie wiem. O! Wow! Zobacz, jaka różnica jest! Kurde! 124, 863, a ten miał 470. Ledwo co? Wiesz, jakbyś chciał na równi taki wynik zrobić, to by ci się nie udało. Okej, obława na poziomie czwartym i mam znowu ten driftowy samochód. No nie jest dobrze. Tutaj mamy jeszcze za duży hajs niby zawody jakieś, ale tu 3000 to nie jest dużo. Tutaj mamy za 5000, tu jeszcze muszę jakoś dojechać, nie? Znowu trzeba się skradać, żeby policji unikać. Dobra, teraz szybko na ten zlot, bo mnie zaczęli tu gonić. Oby mnie nie zauważyli, ty. Dawaj, tu ze skały. No nie, zauważyli mnie, kuźwa, jak? Przecież byłem za daleko od nich. Fuck. Dobra, uciekajmy w kanały, może tu nie wiadą. Wjeżdżają tu, kurde, oni wiedzą o tym. O nie, dobra, uciekam im. Ale fajne są te kanały. Ciekawe, czy da się pętlę tu zrobić, próbujemy? Oj nie, tym samochodem nie. Co się stało? Jadą jeszcze za mną? Nie wiem, kurde. Dobra, jak tu jechać do tej kryjówki? Gdzieś tu trochę się ukryłem, nie? Ej, GPS tego jakby nie wykrywa. Tego, no w sumie dobrze, nie? Bo jesteśmy w kanałach, to jak tu GPS? Ja nie mogę ruszyć. Dobra. Dobra, ucieczka udana, nie jest źle. O, dostałem nagrodę 1000 dolców, ekstra.
tutaj jeden wyścig się kończy przez te kanały i się tak super szybko jedzie i myślę, że wtedy dałoby się może tą pętlę zrobić. Dobra, udało się dotrzeć. Jak skończę ten wyścig, to będę miał już chyba 5. poziom pościgu i wtedy od razu spadam na chatę. 5250 za to jest. Robimy. Musimy wygrać te zawody i dajmy sobie tą babkę. Wyzwij na pojedynek. No i trzymajcie kciuki, bo mamy chyba jedno powtórzenie. O nie. Wzięło mi samochód driftowy, kuźwa. O kurde. To jest klasa A, a nie A+. Co ja zrobiłem? Oj, będzie ciężko. Dobra, próbujemy, próbujemy. No tak, bo ja przecież Eklipsa nie mam w klasie A, to była klasa A? Dobra, nie poddajemy się, próbujemy, może coś z tego będzie. To klasa A jest, a nie A+. Fuck, przez ten pościg mi się coś popieprzyło. Ale no na razie nie jestem ostatni. Taka agresja jest nie do przyjęcia! Z tymi glinami nie ma żartu. Tak. Nie mam zamiaru z tobą przegrać! Okej, po tym wyścigu pościg będzie sromotny, tylko tyle wam powiem. Trzeba uważać, ej! Dupczaj stąd. Tylko mnie gonią, no jak? Tu wszyscy są źli. Jak jestem na ostatniej pozycji, to i tak mnie tylko policja goni. Dobra, jedźmy sobie offroadem. Fajnie brzmi ten Mustang, co? O, to jest właśnie ten wyścig, o którym wam mówiłem, że się kończy w kanałach. Jest taki mega szybki. Okej, okay, na razie jest dobrze. Chociaż w tym kanale też można się rozwalić. Zwłaszcza samochodem, wiesz, do driftu, nie? Widziałam jak jeździsz, w końcu przegrasz. Co to było, ziom? A, nie rozbij się, kurde! Jak latał na wszystkie strony! Jest! Udało się! Oh my god. Mamy 4400. Na pewno nie będę próbował ponownie, ale mamy 5. poziom pościgów. I będę uciekał autem driftowym. Niedobrze. Dobra, już żadnych zawodów nie robię. Próbuję się dostać tylko do chaty. Gdzie mam najbliższą? Tutaj. O kurde, nie, tutaj. Tutaj mamy najbliższą, całkiem niedaleko. Także trzeba się gdzieś tu poskradać. Te felgi w Mustangu są mega? A faktycznie, ja je tylko trochę przemalowałem. Co jak mi teraz opowiem, jak mam 5. poziom? Zabiorą mi całą kasę, czyli 51 tysięcy. O nie, śmigłowiec. 51 tysięcy mi zabiorą i stracę właśnie cały postęp z tego dnia. Czyli wiesz, te wszystkie wyścigi, które zrobiłem, nie? I powygrywałem. Wszystko stracę. Dlatego muszę bardzo ostrożnie jechać do chaty. Już to przerabiałem, no. Nic przyjemnego. O, jest chata. Okej. Okay. Pojechaliśmy trochę takim offroadem i w ogóle, ale... Udało się. O kurde, 5. poziom. Co jest najgorsze? Ten 5. poziom przechodzi mi do trybu nocnego. Także nie wiem co to będzie. Ale 50 tysięcy, 51 tysięcy w kieszeni. Ja sobie od razu do Eklipsy wkładam opony wyścigowe, jakieś lepsze. Odblokowaliśmy jakieś nowe efekty, super. Wybierzmy sobie Eklipsa i dajmy tutaj opony. Może się da wsadzić, bo... Jeszcze mi trochę tej klasy zostało, żeby go ulepszyć, ale może już być w klasie S. Odwraca się do kamery i mówi: mam. Dobra. Nie, jeszcze jest w klasie A, zajebiście, A+. Super. Jest chyba nawet wymaksowany. I mamy tutaj opony drogowe. Tutaj opony elitarne już go chyba wsadzą do S. A nie, jeszcze nie. O, okej. Widziałaś wiewiórkę na nartach wodnych? No i tak, tutaj mamy drogowe. I tutaj są tak, opony, że opony, a my wybierzemy sobie typowo drogowe. A czekaj, co nam się tu zrobiło? Czemu tak? Dziwnie. Dobra, dajmy te wyścigowe. Kurde, ale nam klasa trochę spadła. Dobra, bierzmy zadyszkę. Tak, wyścigowe weźmiemy. Jeszcze możemy coś do mocy wsadzić, jeśli się da. Dlatego, że... Nie, tu już będzie klasa S, tu już mamy powsadzane turbo.
Jakieś? Tu już klasa S będzie. A nitro? Okej, nitro możemy wsadzić. Spoko, a co jeszcze? Może jakieś... A nie, mam wyposażenie pro. Znaczy zawieszenie pro. To nam właściwie nic nie robi, nie? Będzie lepiej samochód prowadził. Dodajmy sobie to zawieszenie. I to jest jakie? Drogowe? A jest jakieś wyścigowe? Nie ma chyba, nie? To weźmy to drogowe. Okej, super. I teraz tu mamy hamulce. Sprzęgło już mamy pro. I byśmy mieli prawie wymaksowane z tym sprzęgłem. Tu mamy dyfer. Trochę nam się jeszcze prowadzenie poprawi z dyfrem. A nic nam do klasy to nie da. Okej. Dobra, przydałaby się moc. A nitro, jeszcze nam starczy nam kasy. Kurde, ej, ja już nie mam kasy. O nie, dobra, zróbmy tego Eclipse'a już. Ja pierniczę, ej, 50 tysięcy miałem, już nie mam kasy wcale. Od tuningu. What, faktycznie, ale ten Eclipse jest dopieprzony teraz. Ja nie wiem, ile ja w niego włożyłem. Kupę siana już. Dobra, będziemy się ścigać w nocy teraz. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne rzeczy w klasie A+. Zawody łączone. I tu mamy za 24 tysiące coś, tak? Dobrze to widziałem? Jest, nagroda 24 tysiące. Potrzebna gotówka 8 tysięcy wpisowe. Ale to będą jakieś grube zawody. I mamy... Dobra. Teraz teorię musimy sprawdzić. Czy zmniejszy się poziom pościgu, jeśli zmienimy kolor samochodu? Jak myślicie? Tu mamy coś... zawody... Aha, tutaj mamy jakąś pokazówkę. I tu mamy coś zadyszkę jeszcze. Ale w klasie A+, kurde. No nic, będę musiał zrobić to chyba Eclipse'em. Nie mam nic innego takiego. Zrobić do klasy A na wyścigi. Właśnie, bo mam... Ale ty, całkiem nieźle poszło tym Fox Body teraz. Ja zresztą nic nie mogę zrobić, bo nie mam kasy, także... Już jest po temacie. Jak tu trzeba wszystko kalkulować? Dobra, spróbujmy zmienić kolor. Czy jak zmienię lakier samochodu, to zmniejszy mi się kolor, znaczy poziom pościgu. Poziom pościgu to tam macie nad moją głową, tutaj, na czerwono. Mam piąty poziom. I teraz edytuj winyl, lakier i może... Kurde, ale ten fiolet pasował mi, no ale przetestujmy, no. Dajmy, nie wiem, może czerwony? Czerwony dajmy może. I co? I gówno. Samochód czerwony, a poziom się nie zmniejszył. Dobra, a jak zmienię na przykład... dobra, tutaj nie zmieniajmy. A czekaj, dobra, wprowadźmy zmiany, okej. Okay. Co nam się stało? Wyposażenie? Nic nam się nie stało. A jak zmienię sobie to? Wyposażono? Nic się nie stało. Zobaczcie, dalej mam ten poziom piąty. I co wy na to? Czyli nie działa zmiana lakieru. A, fajnie, że te zapisane rzeczy mam w bibliotece i mogę sobie szybko powrócić do tych moich ulubionych malowań. I to jest absolutny majstersztyk. Ten powrót do Undergrounda jedynki. Mega. Underground jedynki, jedynka z którego roku jest? Nie wiem, ale będzie ciężko teraz wyjechać z chaty.